Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam was tutaj, cześć, Wzorz. I zapraszam was już na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4. Kraina Tornad. Tak, widzimy sobie nasze miasteczko. O, mamy nasz tutaj cmentarz. Jeszcze się, jak widać, nie zapełnia. Bo później jest pełno tutaj już tych grobów i tak dalej. No dobrze. Dość tutaj wpatrywania się w nasze miasto z tak bliskiej lokalizacji. Dziś zajmiemy się czymś, co powiedziałem, że będziemy się w dzisiejszym odcinku zajmować. Ale ja jestem przebiegły. Czyli przebudową tej głównej rzę autostrady. A właściwie nie przebudową, a budową. Wedle tego schematu. To będzie ciekawe. Jestem bardzo ciekawy, jak nam to wyjdzie. No i co? Właściwie to tyle. Mamy dwa główne skrzyżowania póki co na tej trasie. No plus trzecie to będzie tutaj w przyszłości jakieś się zrobimy. On będzie inaczej wyglądać niż tamte. Po pierwsze jest ten zjazd. To jest jeden z główniejszych wjazdów. Tu będą zjazdy i wjazdy oczywiście. I to jest drugi główny wjazd i zjazd. Później jest oczywiście ten cały węzeł, który jeszcze będzie ciekawy. Znaczy, jego dzisiaj ten węzeł nie będzie, jeszcze dzisiaj to będę tak na tip-top, ale wiadomo, żeby coś tam było. Czy coś się działo pomiędzy odcinkami? Nie wiem, to pewnie widzieliście, jak postawiłem tarek rybny. Mamy drugi. Mamy tutaj też połowy ryb, hodowla, tutaj przystań rybacka. No trochę się to rozwija powoli. Co ważniejsze, to tramwaje mają obułowienie. No tak, najpierw trolejbusy. Jedna linia trolejbusowa, no działa sobie całkiem nieźle, bym powiedział. Całkiem nieźle do tego stopnia, że przydałoby się zwiększyć jej nakład. Więc proszę bardzo, zwiększymy. Bo w niektórych przystankach, jak na przykład tutaj, 52 osoby czekają. Tutaj mało, tu jest 70, tu jest 40. Także no całkiem nieźle, całkiem jest tutaj dużo. Możemy sobie wyburzyć tutaj, proszę bardzo, coś takiego. W ogóle, nie wiem, czy wy pamiętacie, kiedy ja ostatnio raz budowałem przemysł? Bo ja nie pamiętam. Przemysł to od jakiegoś już dłuższego czasu ani razu nie był dotykany po prostu. No ale no cóż, może nawet to tak być. My tu ze śmieciami jesteśmy na dobrej stanie, tylko tak się zobaczymy. No prawie. Jak tutaj postawię ten jeden taki, o ten nasz urban obiekt, to powinno być już zacnie. Nawet tutaj sobie postawimy. One będą później w przyszłości wszystkie w jednej lokalizacji. Dobrze, natomiast jeszcze tramwaje sobie zobaczmy. Mamy multum linii tramwajowych, a to dlatego, że dużo jest łączników, jak ten. To jest tylko i wyłącznie łącznik, to nie? Jest, tak jak mówiłem, właśnie parę łączników. Tu jest jeden krótki łącznik. I tutaj też jest jeden łącznik. Tak, tu jest niebieska jakaś linia, która jedzie... A nie, to są trolejbusy. To już mi się pomyliło. Tu będzie też jeszcze jedna linia tramwajowa, ale przejdźmy do konkretów. Linia 6, kierunek wyścigi, właśnie odjeżdża. Ta linia nie ma dużego obłowienia, dlatego też jeździ na niej mniej tramwajów, ale jakby coś jest, to po kolei. Linia 1, widać ewidentnie jakichś pasażerów, którzy są chętni do korzystania z niej. Tu są na przykład 24 osoby. No to całkiem nieźle, też, no, bo tutaj są pełne bombaje. Dalej, linia 2. Tutaj nie ma już aż tak dużych, ale też nie ma powodów, żeby zmniejszać liczebność tramwajów, ponieważ jest i tak całkiem nieźle. Kolejna, linia tramwajowa 3. Ta linia z kolei przydałoby się jej powiększenie, ponieważ jedzie ona sobie stąd, tu, o 60, 70, 80, 160 osób, o kurczę. Ja tutaj dam taki duży nakład. Nie, bo oni po prostu już w części w tym mieście, oni by potrzebowali metra, gdyby to połączyło. Ale na razie jeszcze na metro nie będziemy wchodzić na takie wysokie stawki. Tak, bo jest tylko jedna główna, to jest właśnie ta droga, która łączy te dwie części. Dalej tu jest taka jedna mniejsza ta linia, to jest która linia? To jest ta, która jedzie sobie tutaj. Tam. No to tutaj po prostu nie ma jeszcze dużego zabudowania, dlatego tak to wygląda. Czekaj, co? Aha. Widzę, że przystanki się zepsuły. Tutaj. Nie ma. To jeszcze raz trzeba by było postawić te przystanki. Ty jesteś tutaj. Okej. No ma. Coś tutaj się przystanki jeszcze pokićkały. Ale już je naprawiliśmy, powiedzmy, że je naprawiliśmy. Ma, tutaj mogą być, to nie będzie źle.
Dalej nie to chciałem. Nie chciałem przestawiać teraz przystanków, poczekaj. I dalej tak, Tallinn i Z2 tak samo na razie jeździ. Właśnie, czy my jeszcze jakieś Z-ki nie zbudowaliśmy tutaj? Znaczy tak, to jest ta jedna Z-ka faktycznie. Natomiast ta tutaj to chyba niekoniecznie jest. No, może być Z6. Nazwiemy ją na razie Z6, tak żeby było, żebym pamiętał na przyszłość. Proszę bardzo. I tak, mamy problem w mieście z prądem. Natomiast pobieranie prądu aktualnie możemy robić na razie cały czas w jeden sposób, ale tym razem postawimy sobie naftową elektrownię, co nam trochę przyspieszy na pewno pobór prądu, dzięki czemu tą elektrownię wywalimy. I ile teraz ściągniemy? A, jeszcze się włączała. Teraz nam powinno wystrzelić trochę. Czy to nic nie wystrzeliło? Nie wystrzeliło. Tak, bo ja już musiałem tutaj podciągnąć do 100%, na 110 w sensie, no ale póki co, chyba tak to wystarczy. Dobrze, bez zbędnego gadania. Lecimy dalej z... A właściwie zaczynamy od timelapsa, przebudowy tego wszystkiego. To będzie ciekawe. Dawno nie robiłem węzłów w tym mieście. Thank you.
No i proszę bardzo, mamy nasz tutaj nowy węzeł. Wygląda całkiem ładnie, nie powiem, że nie. Jest on oczywiście przewidziany na przyszłość i różnego rozbudowy naszego miasta. Ale tak, po pierwsze zobaczmy sobie, jak on wygląda w całości. A mianowicie, no jest wielka autostrada na środku miasta. No, dzięki niej jest też budżet większy, ale po kolei. Pierwsze, co musieliśmy zmienić, to jest tutaj wjazd. Wjazd do miasta i te bramki zostały powiększone, bo poprzednie już miały niezłe korki. Jeżeli się zastanawiacie, ile jest osób tutaj przejeżdża, no to już wam mówimy. Łącznie jest to raptem 105 osób, myślałem, że więcej. Trochę możemy nawet podciągnąć budżet. Dalej mamy nasze rondo tradycyjne, trochę się zmieniło, tutaj są trzy pasy teraz wjazdowe. I dalej jest poczwórna już autostrada, to jest nowość, tutaj nie było, ale mniejsza z tym. Na środku mamy trzy pasy i one się zmieniają, są dwa, trzy, tutaj są nawet chwilowo cztery, bo jest podwójny wjazd i zjazd. I tak się ciągnie to przez całe właściwie tutaj miasto, mamy tutaj znowu trzy pasy, no są tramwaje cały czas, dwa pasy. No i na sam koniec jest aktualnie, to jest chwilowe połączenie. Od tego miejsca tutaj to jest chwilowe połączenie, gdzie mamy wjazd na jedną czwórkę i rozjazd na wszystkie strony świata. Czemu to jest chwilowe? No bo to wygląda kiepsko. I co ważniejsze, no nie jest to w ogóle praktyczne rozwiązanie, bo jeżeli jakieś pojazdy chcą skręcić, no to widzicie, one muszą przez wszystkie pasy tutaj w tym miejscu skręcać. Co jest co najmniej bardzo złą nowiną. Dlatego, no, na razie to tak wygląda tak jak jest, ale w przyszłości to po prostu pozmieniamy sobie tak, żeby nie było tak jak to teraz wygląda. Jak widzicie, przejdźmy do kolejnego miejsca. Mamy nasze tramwaje, jest więcej linii tramwajowych, to przejdźmy całą linię tramwajową. Po pierwsze, jak widzicie, mamy przystanki. Przystanki są na dole, tam będzie więcej ścieżek jeszcze w przyszłości, może mi się uda zainstalować. Natomiast najważniejsze, ten tramwaj ma obłowienie, dużo ludzi z niego korzysta. On się tu ładnie ciągnie do wielkiego ronda. Znaczy wielkiego głównie z nazwy, znaczy też wygląda na całkiem niezłe. I tak, tu mamy, jak widzicie, korki. Korki bambajowe. Czemu tu mogą być korki bambajowe? Ponieważ tutaj jest bardzo dużo osób korzysta z tramwajów. A właściwie to jest po prostu bardzo dużo tramwajów w naszym mieście. Głównie na tej linii, bo na linii tej tam, na tej linii musiałem puścić 200 bambajów. Co jest przegięciem, nie powiem, że nie. W sensie 200%, ale akurat na tej trasie to niestety jest wymagane. Ale jest też, idziemy dalej. I tak, tędy jedzie jedna linia, tak jak teraz jedziemy. Tutaj, ponieważ właśnie na noc, tak jak może pamiętacie, jeździ mniej tramwajów w naszym całym mieście. Jeżeli jakikolwiek tramwaj się sobie stwierdzi, a chwila, jest noc, ja już wracam do zajezdni, no to one będą wszystkie jechać tutaj do tej pętli i zawracać, albo gdzieś indziej. Dlatego ja wyszedłem im naprzeciw i zamiast robić takie fikumiku, to mogą sobie zjechać tutaj. Tu mają specjalny tor, on nie jest używany przez żadną linię. Sobie zjeżdżają, wjeżdżają tutaj, są już tu i sobie zjeżdżają i jadą dalej. Także taki pomysł wymyśliłem, że po prostu jakby coś, te nasze linie nocne, o dokładnie, tu macie jeden przykład. To jest tramwaj, który skończył właśnie trasę. Wraz do zajezdni i on sobie pojedzie tam dolną częścią po to, żeby sobie to ominąć. Przystanki tramwajowe, tak jak mówiłem, są co chwilę. Tutaj jak widzicie, jest bardzo ciekawy przejazd. Jakbyśmy sobie zeszli na dół, to zobaczycie, że no, właściwie się jedzie pod wiaduktami i tu jest nasz tramwaj. Jak widzicie, są drogi, dzięki czemu są przejścia dla pieszych też przy okazji. No i przystanki są spokojnie tutaj rozlokowane. Mamy tramwaje w jedną, tramwaje w drugą. A tak dokładnie idąc, no to tutaj się dociągnie ten nasz tramwaj, po czym później sobie wjeżdża na taki wiadukt. Te wiadukty zjeżdżają, ten wiadukt wjeżdża i jest to zjazd na dwie strony świata. Albo jedzie sobie tutaj ładnie przez skrzyżowanie i mają przystanki. I stąd na razie jedzie linia, kieruje się do tej pętli, która została rozbudowana jeszcze bardziej. Albo jedzie też do dalszej przyszłości, czyli sobie skręca tutaj i jedzie na tą pętlę. I od razu mówię. Ten, który jedzie tutaj, no to tutaj wiadomo, nowe dzielnice, nowe wszystkie jakieś tam różne rzeczy. Natomiast ten, który jedzie tutaj, on będzie miał troszkę później przejazd tutaj i gdzieś wzdłuż mostu sobie przejedzie na drugą stronę. Takie jest założenie tej linii. Także tak to wygląda. Swoją drogą jeszcze jest jedna zmiana. Linia, która jedzie stąd, tutaj, zmieniłem ją tylko i wyłącznie na linię dzienną, bo to są i tak dwa tramwaje, więc nie miała też dużych zapotrzebowań, więc
tak to zmieniliśmy. Dobrze, przejdźmy do samego węzłu. Tu mamy jeden z ciekawszych węzłów, bo jak widzicie są przejścia górą, dołem i w ogóle cudem właściwie. Ponieważ jest noc, no to też jest mniejsze zainteresowanie, no ale tak czy siak. Tu jest jeden zjazd nowy, którego nie mieliśmy wcześniej. No i ronda. Ronda wyglądają, jak możecie na przykład kojarzyć je z takich lokalizacji jak w Warszawie Lazurowa, Rondo ONZ, Rondo Daszyńskiego. One wszystkie mniej więcej w ten sposób wyglądają. Chociaż głównie chodzi przy dworcu centralnym, czyli Rondo 40-latka, to jest właściwie tego jego kopia. No prawie, że ten tramwaj trochę inaczej jedzie. Tak, jeżeli chcemy mieć kopię Rondo 40-latka, to jest mniej więcej to, z czego przystanki są oczywiście w innych miejscach, ale jeżeli chodzi o samą konstrukcję Ronda, to jest mniej więcej to samo. No ma, ale przejdźmy sobie po kolei. Tutaj, jak widzicie, jest to całkiem nieźle. Tramwaj jedzie sobie tu dołem, tak go wcisnęliśmy, żeby sobie tutaj ściągnął. A tutaj są wszędzie cztery pasy, no jak się zastanawiacie, jaki wygląda tutaj ruch, no to ruch jest całkowicie ładnie tutaj rozkładany. No oni sobie po prostu jadą tam, gdzie chcą, światła nie są potrzebne, to jest najważniejsze, to jest oczywiście duży plus. No i tak dalej. Tu mamy na przykład skręty, tu mamy w drugą stronę zakręty, tu wjeżdżają z tych stron, tu wjeżdżają. I też jak widzicie, niektóre linie pojazdy jadą sobie prosto, ponieważ niektórych zjazdów nie da się inaczej zrobić. Tak to jest specjalnie przemyślane, żeby to było używane. Oczywiście na środku są zawsze bypassy, które przepuszczają przez cały węzł, całą tą autostradę bez żadnych korków. No ale jak widzicie są zjazdy co jakiś czas na tą główną właśnie artylerię, a tu mamy zjazd taki mniejszy na jedną z takich mniej pobocznych właśnie tych uliczek, dzięki czemu jakby coś jest tutaj połączone tak bardziej, żeby też takie miejsca miały połączenie. Jest to o tyle ciekawe, że zjazd jest do środka autostrady, a nie na zewnątrz, jak to zazwyczaj widzimy w wszystkich tych miejscach. Tu mamy dalej taką drogę niewykorzystaną, bo już miejsce nam brakuje na jakieś budynki. Mamy zjazd i tu już wjeżdżamy na te nasze duże rondo. Rondo jest sporych rozmiarów, tak jak mówiłem. Największym problemem w tym rondzie jest nie ruch samochodowy, tylko ruch bambajowy. Ponieważ bambajów mamy tutaj dużo, a właściwie zbyt dużo. No i ta linia, tak jak mówię wam, po prostu jest zbyt dużo osób z niej korzysta i tak dalej. No to właściwie na 150 ją zrzućmy. No to dzięki temu to wygląda po prostu tak, jak wygląda. Tutaj te przystanki są na środku. To tak, tutaj widzicie, te tramwaj się nie mieści. Jak jest samochód tutaj, to on będzie, nie przejadę. Tak samo jest po tej stronie. Tutaj przystanki są o ile dobre, to normalny tramwaj, w normalnym świecie, jeżeli by zauważył, że ten stoi na przystanku, to by się zatrzymał tutaj, co nie? O tak jak ten. To nie City Skyline. City Skyline on robi i tutaj się zatrzymuje i na środku drogi i blokuje całkowicie ruch, tak jak ten. Słuchaj, ten tramwaj też zaczyna być irytujący. Także no, niestety to tak wygląda, po prostu jest trochę zbyt dużo tramwajów. To się zmieni, kiedy puścimy metro i poukładamy trochę bardziej linię. Ale ogólnie całkiem nieźle. Tu jest jedyne nieprzewidzianie, zbyt mi się podoba to skrzyżowanie, bo są dosyć zjazdy na boki. Ale te boczne drogi mają sobie tutaj już stopy, więc żeby wyjechać, one muszą i tak zwolnić. No i tu jest droga do przyszłościowa oczywiście. Tu jest normalnie, jak się już to ciągnie. Tu jest jedna szkoła średnia. I tu mi się udało wcisnąć taką drogę ze ścieżkami rowerowymi, które bardzo według mnie tutaj jest dobrym pomysłem, bo tutaj dalej, jak będą te ścieżki rowerowe i właściwie pasy rowerowe, to będzie to nieźle działać. Dalej mamy tutaj podwójny wjazd na tą główną część, dlatego mamy cztery pasy aż na środku. No i właściwie to tyle. Tu jest jeszcze jeden zjazd. To jest do przyszłej tutaj dzielnicy. Za chwilę może będziemy kręcić, bo nie wiem. A tutaj jest wjazd do tej naszej zacisza. Także tak, a propos zacisza. Zacisza nie jest powiększona do swoich rozmiarów. Przydałoby się to zmienić. Także tak, sobie to powiększymy. Jak widzicie, tak, nasz park stąd tutaj miał być budowany na przestrzeni tego całego, wszystkiego i w ogóle. No, ale się buduje, jak się buduje. No, po prostu teraz robiliśmy to rzeczy bardziej. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku tym się może zajmiemy. Ale przejdźmy do konkretów, żeby nie było, że tylko to budowaliśmy przez cały odcinek. Zajmiemy się teraz małą dzielnicą mieszkalną. Małą. Zaczniemy sobie jej budowę, bo oczywiście nie skończymy jej dzisiaj. Tylko sobie zerkniemy, jaki jest tutaj nasz połów ryb. Okej, połów ryb jest tutaj, dobra. No to tak, tu mam oczywiście 100%, z czego, co mi się wydaje, nie możemy jeszcze bezpośrednio tuńczyka wyłamiać, tak?
Czekaj, to jest hodowla zawododawców? Czekaj, możemy chyba już. Tuńczyk, tuńczyk. Skorupiaki, tuńczyk, jest, dobra. W takim razie, skoro możemy już tuńczyka wyławiać, czekaj, co? No. No to przydałoby się to zrobić. Dobrze, gdzie jest teraz to? Nie to, to, to jest to, tuńczyk. Dobra, bo tuńczyk jest najbardziej pożądanym towarem z tych wszystkich, które są w skanańcach. Czemu? Bo najtrudniej go złowić. Jest on w bardzo rzadkiej ilości wód w całej grze. Dlatego jeżeli jest możliwość, a mamy taką właśnie, no to po prostu trzeba skorzystać z niej. Tu bym bardzo chętnie to zrobił. Pamiętam, że jakiś był problem, dlatego tego tutaj wcześniej nie wybudowałem tego naszego wału. Ale my sobie tutaj to rozwiążemy. To trzeba obniżyć ten grunt na taki mniej więcej poziom. I będzie cacy. Będzie? Będzie. Ama. No i stąd to już sobie pociągniemy spokojnie, bo tutaj no, widzimy. Nie mamy zbytnio jakichś tam niedorobień. Dobra, to w ten sposób. Tak, wywaliliśmy te nasze tuńczyki, poprzednią hodowlę, w sensie statki rybackie, na rzecz właśnie tuńczyka, więc jeszcze sobie tutaj dociągniemy, żeby już go postawić. Ja tutaj postawię dwa porty, żeby to bardziej wyławę, bo wiadomo. Ja już bym chciał tutaj pójść pełną parą z nimi, ale na pewno nie w ten sposób. Ale na pewno nie w ten sposób, bo w ten sposób to bym po prostu się śmieszył. Właśnie szczerze. Ja budując coś takiego? No nie. No chyba nie. Po prostu chyba nie. Czekaj, nie to, to o to. No, możemy sobie coś takiego puścić, to tak. Dajmy sobie coś takiego. Czy to jest zwykła droga? To jest zwykła droga, dobra. Bo jak nie byłaby to zwykłe, to wtedy skanerzy by sobie stwierdziły, ty chcesz mnie przekupić, to nie. Nie dogadamy się. Na szczęście tak nie jest, więc możemy sobie spokojnie to postawić. Taki jeden i taki drugi. Drugi będzie oczywiście trochę oddalony od niego. Stosownie. No i w następnym odcinku, jeżeli... Bo na pewno będziemy się zajmować tutaj dalszą częścią, czyli tym, rozbudowy. Jeżeli nie będziemy robić parku, to nie będę nic mówić, ale czas na metro. Mamy już pociągi nawet dostępne, ale ponieważ nie mamy tutaj pociągów zagranicznych, to będzie czas na metro. I do was pytanie należy, w komentarzach napiszcie, jakie metro będziemy budować. Ja proponuję się, że powiedziawszy głównie takie, a ewentualnie w miejscach, gdzie które są faktycznie głośne wyjazdy. Zresztą napiszcie swoją całą koncepcję, jak sądzicie, jakie metro najlepiej budować, naziemne, podziemne czy nadziemne. Jestem ciekawy, co napiszecie, no i właściwie to tak. Dobrze, zanim ja tutaj się zacznę już rozmazywać, puścimy sobie pierwszą kolejkę linową, stąd tutaj do naszej części handlowej. Stwierdzimy, że to może być ciekawe połączenie, bo tutaj nie mamy żadnej możliwości innej niż właśnie w czymś takim tego podłączyć. A takie pomysły zawsze są mile widziane. Będzie to zawsze jakaś atrakcja dla naszych mieszkańców, czy tam też turystów. To tak, dajmy sobie taki słup. Taki trochę wysoki. Nie wiem, czy to by wystarczyło. To by tutaj by wystarczyło, ale tutaj by nie wystarczyło. Chyba, że byśmy sobie zrobili tutaj zjazd już w dół. I tutaj. Nie wygląda nawet tak źle, bym powiedział. I a będzie to co najmniej jakieś coś ciekawego, już tutaj pokręcić się trochę. Ale wiecie co, gdyby mi się to udało, czekaj, to wywal i to wywal, najważniejsze. Tak. Nie, bo ty aż dotąd musisz. Czekaj. Dobra. Bo tutaj, dobra, już wiem, jaki jest problem. Bo my tu mamy jeszcze sklepiki. I pytanie, czy ja chcę sklepiki rozwalić. Nie chciałbym zbytnio. Ale no niestety parę będzie musiało pójść. Bo tamta opcja taka była trochę dziwna. Chociaż... Dobra, zróbmy tam przednią wersję. Bo chyba bardziej wolę, żeby już to tak skręcało dziwnie tutaj nad wodą. Abyśmy mieli jakiś handel. Taki ekstra. Ekstra zysk. To tak, tu sobie skręcimy, albo i nie.
A ja bym chciał. A może w ten sposób? O, dobra. To sobie skręcimy. No nawet jest to niestety miany podobne do tamtego. Ale już niech będzie. Dobrze, sobie dajmy też, budowało się. A, czekajcie, już wiem czemu była pauza. My przecież nie przybudowaliśmy tutaj całego naszego systemu wodnego. W ogóle ja tego tutaj napisałem na 2 godziny. Z tymi autostradami to zawsze mi się schodzi. O, autostrady. A Bizana się dawi. No, to zejdzie się chwila. Tak, tak już zawsze niestety jest. Niestety, tak? Nie, kto jak tam niestety. Dobrze, tu sobie będziemy pływać obok tej hodowli i tak dalej. I to będzie ten szlak wodny. To jest mój pomysł. No i tu sobie zrobimy kółeczko. Gdyby było jeszcze za mało, to będziemy włączyć play już nawet. Natomiast drugi WDF po to nam będzie płynąć tędy. O! Tego tu sobie zostawiłem trochę miejsca. Tutaj, tu i tutaj wzdłuż naszych hodowli, pomiędzy nimi chcę, żeby właśnie przepłynąć. To będzie co najmniej ciekawe. I tutaj, jeżeli się by udało, to nie przez żadną część mostu. No i zobaczymy, czy to wystarczy. Jedna i drugie będzie zadowolone. Także tak, to będziemy patrzeć, monitorować i tak dalej. Widzę, że woda to jest problem. Dlatego trzeba ją tutaj dostarczyć im w wszelaki sposób. Jakoś tą wodę byśmy. O, dobra. No i to jest dobre. I tak tam całkiem nieźle wygląda. Ale nie, ale to już było przegięcie. To już mi się zaczęło tutaj zbyt podobać. I nagle już sobie skręciła ta nasza ruda. Dobra, to jest całkiem dobry start. Teraz rzeczy ważne i ważniejsze. Czyli po pierwsze, to bym sobie podłączył. I się podłączyło nawet ładnie, kulturalnie. Tutaj już tak nie będzie pięknie, bo nie mamy miejsca, znaczy mamy miejsce w sumie. To możemy sobie do niego podłączyć za chwilę. Stąd sobie puścimy na razie taką jedną ala autostradę, drogę główną czy tak dalej. I tu będzie niestety taka bardzo, bardzo taka ciasnawa dzielnica, ale to dlatego, że to jest po prostu po pierwsze nasza pierwsza taka, a po drugie no cóż. Tu sobie puścimy ścieżkę dawadową, żeby ładnie to wyglądało. Tylko tak, czemu tu się nam zbiera górka? Czemu nam tu się robi górka? Tu nic nie ma po drodze. Co jest? Chyba, że coś jest, tylko o czymś nie wiem. Dobra. Ewidentnie o czymś nie wiem. Trudno. A tutaj będzie tak samo. Nasza, czyli proszę bardzo, droga. Swojego tutaj, co najciekawsze, część pojazdów i samochodów już korzysta z tego, jak widzicie, do różnych tutaj ciekawych części. Swojego ta linia tramwajowa jest bardzo często używana dla naszych tramwajów, bo już jest dzień na przykład, nie wiem czy wiecie, żeby dojechać do zajezdni i wtedy jest, no, korki. Trzeba nie postawić drugą zajezdnię gdzieś po tej części miasta, bo tu jest gdzieś na przykład obok tego czy coś, żeby oni po prostu mogły się spokojnie rozjeżdżać, bo zaczyna to wyglądać trochę niebezpiecznie. Zaczyna się to korkować. A jak coś się zaczyna korkować, to zaczynają mieszkańcy się buntować. A to wszystko prowadzi do obalenia burmistrza. Nie, żartuję. W City Skylines nie ma opcji protesty, tak jak w SimCity, więc o to jesteśmy na szczęście bezpieczni. Że będziemy cały czas tutaj sami rządzić. Dobrze, tutaj byśmy sobie puścili. Tak, tu będzie niedaleko też kolejne skrzyżowanie, no cóż. Tak. No. Dobra, wiecie co? Mam dzisiaj dzień fantazji. Boom, boom, wow. Oczywiście, że sobie żartuję z siebie. Ale wiecie co? 48. 45 stopni, dobra, i tu byśmy tak samo zrobili 45 stopni, to będzie najładniej to zrobić. Dlatego to puszczę, żeby się tutaj budowali i skończymy ten odcinek dzisiejszy.
No, normalnie X. Puśćmy sobie tutaj naszą drogę do wykończenia, czyli na taką odległość. Tam się też połączy. No tak, skoro nam się to połączy, no to sobie naciągniemy. To na razie będzie zwykła ulica, zobaczymy później, czy ona taka pozostanie. Czegoś nie dobudujemy jeszcze. O. To się podłączy, cacy. I tu też by mogło się podłączyć. Tak naprawdę nie będę nic narzekać, gdyby się na przykład to podłączyło. W jakiś sposób, no. Wtedy tak skręcimy. Natomiast tutaj... Tak, to może być ten sposób. Stąd sobie podłączymy to do tej części, czyli no, póki co jakieś zjazdy tutaj sobie trzeba będzie zrobić. Teraz się zastanawiam tylko jakie. Chyba najlepiej to byłoby. Nie chciałbym. O! Teraz stąd będzie trochę trudno. Tak, będzie trudno, widzę. Okej, dobra. Widzę, że się nie dogadamy w inny sposób niż drogą gruntową. Pamiętajcie, jeżeli coś wam w życiu w Skylinesach nie chce wyjść, to droga gruntowa wam wyjdzie naprzeciw. Zawsze. Zawsze gruntówki są najlepszą drogą. To jest tak, odkąd dodali jej opcję, że teraz może mieć jeszcze swoje własne wiadukty, to jeszcze jest lepszą. Nie na rozwój. Szczerze powiedziawszy, wolałem. W sensie, wiadukt jest ogólnie. W sensie ten most, wiadukt i tak dalej. Ogólnie mi się bardzo podoba. Tylko ona miała wtedy niesamowitą funkcję, że ona zawsze musiała budować dookoła siebie obiekty. Nie mogła nigdy robić mostów. To też miało swoje zalety, tak? Zawsze coś pociąga za sobą i plusy, i minusy. Tak? Chyba nie ma sytuacji, żeby coś było i tylko w jedną stronę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie ma. Teraz sobie tu podłączymy. Tak, prawdopodobnie tą dzielnicę przebudujemy w kolejnym odcinku, bo wymyślę sobie, że chcę na przykład jakoś to inaczej poukładać co do naszych mieszkań i tak dalej. Co do metra na przykład, bo wiadomo, że metro jest mimo wszystko głośniejszymi obiektami i trzeba będzie jakoś się tutaj przystosować do tych jeszcze różnych miejsc. Dobra, to jest ładnie. Tak, to chcę zrobić taką uliczkę. Tu może nawet gdzieś trolejbus dojedzie, nie wiadomo jeszcze. Na pewno będzie jakiś tramwaj. Tak będzie tramwaj, to trolejbus raczej nie będzie. Bo ta ulica nie wydaje mi się, żeby była z tramwaja. Napiszcie mi w komentarzach. Sądzicie, że to powinny być w tej dzielnicy, którą nazwiemy teraz, żebyście mieli jakby coś, bo ostatnio zaczęliście pisać komentarze, więc muszę już tak wam uodpornić się, żebyście mieli. Wzgórza Bałuty, czy tych wzgórzach mamy zabić tramwaj. Czy lepiej to trolejbus, który by tutaj jeździł? Nie wiem, bo ja się zastanawiam. Bo wiadomo, że jak puścimy metro, to fajnie będzie, ale to nie zawsze musi być jeszcze jakiś inny. Chyba, że autobusy. Ale sądzę, że lepiej albo to trolejbus, albo tramwaj. Dobra, oni tu zaczynają się budować. Jak jest z wodą? Z woda jest wszędzie, prawie wszędzie. Dobra, no i oczywiście sklepiki, tu już będziemy sobie stawiać. Jak może zauważyliście, już stawiamy dosyć duże te budynki. A, no i bym zapomniał. Trzeba postawić szpital w naszym mieście. I od tego zaczniemy. A mianowicie, stawiamy sobie szpital tutaj. Oczywiście obok głównej drogi. Czekaj, może jednak nie obok głównej, bo oni odwracają to. Dobra. Tutaj postawimy sobie. Mamy tak dużo forsy, że mogę postawić sobie drugi szpital, więc tak zrobimy. Tu będzie drugi szpital póki co. No i parę tych budynków, których jeszcze nie mieliśmy, czyli zakład opieki nad seniorami. On będzie sobie tutaj schowany w tymże rejonie. Natomiast obok tego szpitala tutaj sobie postawimy, może nie obok. Tutaj tak będzie trochę schowana. Będzie Centrum Zdrowia Dziecka jedno i drugie Centrum Zdrowia Dziecka też sobie postawimy tutaj w tej części, gdzie akurat nic nie było. Dobra, kolejnym obiektem, który by się przydało postawić, w ogóle w tym mieście jest inne podejście co do cmentarzy, bo my normalnie kiedyś robiliśmy opróżniej. Tym razem będziemy to robić inaczej, a mianowicie jest to trochę złym pomysłem. Nie powiem, że nie, ale jestem przekonany, że to jest bardziej humanitarne i takie zgodne z życiem. Czyli my, zamiast robić tak, jak się normalnie robi w Skaniasach, czyli opróżni i tak dalej, my będziemy budować po prostu parę cmentarzy i to powoli to zwijać.
i robi się taki jeden wielki mega cmentarz. Południowy. Tak, więc zobaczymy sobie, to będziemy po prostu powoli na razie tutaj rozkręcać. Na razie, jak się może domyślacie, chcę postawić sobie tutaj na tyle dużo cmentarzy, żeby mi to już wystarczyło na jakiś dłuższy okres. W tym, że oto i rejonie. Dobra. Na razie tak mi się wydaje, że to jest całkiem nieźle. I tak, cmentarz potrzebuje wody i prądu. O ile wodę jeszcze zużyję, to prąd. Musi świecić? Tam są świeczki. No niech nie będzie. Dalej, edukacja jakaś, no to sobie im tutaj byśmy postawili. Tak, biblioteki nie stawialiśmy jeszcze, więc proszę bardzo. O, pieniądze trzeba się kończyć. Szkołę podstawową, czy tam społeczną, też gdzieś musicie mieć, na pewno. To by wyglądało mi na nowe miejsce. Ale wyglądałoby, a nie jest, niestety. Chyba, że ta się zmieści, dobra, to niech będzie ta. Natomiast naprzeciwko tej bym postawił sobie tą szkołę, czyli tą niby średnią, tylko tą z Green Cities i tak dalej. No i ewidentnie widzę, że prąd to do was nie będzie chciał dotrzeć w żaden sposób, więc ja będę musiał go do was dociągnąć. Tak, nie wiem, jak tam ten budynek jest zasilany, teraz tak sobie na niego patrzyłem, tak chwila, jak ty masz prąd? On tak, ma kabel, dobra. Ma tutaj druta. A to druta możemy wywalić teraz już. A my w ten sposób będziemy podłączeni. No bo sądzę, że całkiem nieźle to się zaczyna już tutaj powoli rozwijać. Teraz tylko czekać, aż to będzie ładniej tutaj to wszystko wyglądać. Czy chcemy tutaj postawić jakieś te fire station i tak dalej? Nie mam na razie na to pieniędzy. Ale jest jeden budynek, który zawsze jest pieniądze. To jest oczywiście poczta. Pocztę sobie postawimy tutaj, dokładnie w tym rejonie. Albo z tej strony. O, z tej ładnie wejdzie. Dobra, proszę bardzo. No i jest tutaj co najmniej skrzyżowanie. I ponieważ rzadko to robię, ale uwaga, chwila momentu, kiedy... Czekaj, gdzie to jest? Gdzieś to było. Pamiętam, że gdzieś była opcja, której teraz nie widzę. Jest gdzieś schowana. Tutaj będzie schowana. Nie tutaj, tu. Jest, rekwizyty. Dobrze, i teraz musimy znaleźć tylko jeden rekwizyt. Tutaj zawsze w tego typu miejscach, tak, albo fontannę, ale fontanna jest małych rozmiarów, więc nie będziemy szli w fontannę. Pomnik, jest pomnik, proszę bardzo. I czy pomnik nam się tu zmieści? Zmieści się, świetnie. I proszę bardzo, przydosłownie do nawet, żeby był na środku. O, jeszcze czubkę. No, powiedzmy. Nie, jest na środku. Teraz jest... Nie, teraz ten go trochę cofnę. Cofnijmy go tak, żeby był w miarę na środku. O! No, jest w miarę, niech będzie. Proszę bardzo, i coś takiego można sobie też postawić. On jest jako osobna rzecz. Nie jest jako budynek tam jakiś tam, który spełnia jakiekolwiek funkcje. Ale zawsze, zawsze jakby coś. Jeszcze tutaj w ramach takich tego typu obiektów sobie postawimy z pierwszego jakiegoś poziomu jakiś plac. Statua zakupów to jest do postawienia tutaj. Właściwie to tak. Tak, no przydałoby się ją gdzieś tu postawić. Możemy nawet sobie ją tutaj postawić z tej strony, tak po cichu. Bo tu trolejbusów jeszcze nie zabiliśmy, oczywiście nie rozjeżdżały się. No i ponieważ tutaj będzie mega cmentarz, no to plac zmarłych ewidentnie pasuje tutaj. I na razie będzie tyle. Na razie tyle, bo wiem, że też parki jakieś trzeba będzie poustawiać. Typu, no właśnie, ale dobra, na razie taki postawimy sobie jeden i to będzie na tyle, bo też trzeba będzie tutaj trochę porozkręcać. Dobrze, nasze tramwaje to zaczną być używane teraz, o, ewidentnie widać, a póki nie ma tutaj jakiejś jeszcze innej komunikacji, to będzie tutaj mniej więcej takie motto. Kierunek jest jeden, kierunek bambaj tutaj. No i oczywiście też będą chodzić sobie na pewno do tej pętli i w ramach jeszcze im na sam koniec wyjścia naprzeciw zrobimy im tu po prostu takie ładne dojście do tejże pętli. Czyli czekaj, będą mieli i dojście takie, jak będą chcieli, i dojście od tej strony z kolei dotąd. Jakby chcieli zajść i od tyłu, taki tramwaj od tyłu, jak zajdzie się, to wiecie, jak on się może zdziwić. No naprawdę. Dobrze, no to mamy pierwszą dzielnicę, tutaj nową, taką już bardziej zbudowaną.
No i powoli się tutaj zaczyna budować. I tutaj będzie to pierwsze też miejsce, gdzie będzie duży schron, bo wszędzie mieliśmy małe, tu już zaczynamy stawiać duże. Tak, czujniki sejsmiczne też nowe postawiliśmy, z dwa. Radio na razie jest całkiem cacy i służba jedna na razie nam wyrabia. Poza tym też katastrofy są zazwyczaj rzadko albo są zmasowane. Swoją drogą, muszę pamiętać, że nie, żeby nie robić aż tak dużo takich pięknych węzłów, jak tutaj robię, zresztą one są w miarę proste. Bo jakby nam przyjdzie jakiś kataklizm czy coś w ogóle, no to będzie mi później smutno. Także tak, jedno pytanie, czy jest to bardzo używany zjazd? Bo to byłoby dla mnie ciekawe. Tak, jest. I to nawet całkiem mi się podoba. Bo i jest w tą stronę, i jadą stędy. A, bo tutaj korzystałem z niego jako taki skrót do niektórych terenów. Ale też głównie do tej dzielnicy. No dobrze, to dobrze, że głównie do tej dzielnicy. Dobrze, w ramach sprawdzenia, czy nigdy się nie budowały. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek taki trochę już bardziej mega się Wam spodobał. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No, nie jestem na maksa, to będę musiał to podkręcić za chwilę. No i tu dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. A my tu będziemy się dalej rozwijać już niedługo. Cześć!